Wszystkie chciałybyśmy być zgrabne, sprawne i mieć piękne ciało. Ale same chęci to nie wszystko. Trzeba się ruszyć. Jeżeli więc nie masz jeszcze ulubionej formy fitnessu, to może joga na hamaku. Przedstawiam Wam Agnieszkę Jałowicką, instruktorkę jogi i nie tylko, którą znam już od może lepiej nie mówić, ile się już znamy. I dawniej bujałyśmy się na hamaku w ramach relaksu. Trenowałyśmy judo? Też trenowałyśmy judo, ale dzisiaj nie będziemy się bujać w hamaku, tylko ćwiczyć. Rzeczywiście chusta przypomina trochę hamak, ale jest to chusta. Joga nazywa się antygrawitacyjna, aerial yoga. Wszystko jedno, jak się Agnieszka nazywa, ale nie, powiem szczerze, że nigdy w życiu tego nie praktykowałam. Przyznam się też szczerze, że nie przepadam za jogą, zresztą Agnieszka wie, bo byłam u niej na zajęciach. Ja jestem taka, wiecie, szalona wariatka, u mnie musi być dynamicznie, wesoło i głośno. U ciebie zawsze jest spokojnie, cichutko, ale to nie znaczy, że bez wysiłku, z tego co dzisiaj widziałam. Zgadza się. Joga wzmacnia ciało, rozciąga ciało i trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby zrobić daną pozycję. No dobrze, no to co? Nie ukrywam, że bardzo jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie. Słuchajcie, pamiętajcie, że jestem kompletnie nierozciągnięta. Jestem beznadziejna, jeżeli chodzi o stretching, więc Agnieszka, masz trudne zadanie. W takim razie nie ma co dłużej przeciągać. W jodze doświadczamy, a nie rozmawiamy, więc nie. Wstań, Patrycja. Już się boję. Okej. No to co, to zaczynamy, tylko się nie śmiać. Okej. Wstań tak, jak jest mata skierowana. Stań stopy na szerokość bioder, chusta blisko pleców. Tak? Tadasana. Czyli napnij uda, wyprostuj się. Patrz przed siebie i wdech, unieś ręce, złap za chustę. Podnieś pięty i złap jak najwyżej chustę. I spokojny wdech, z wydechem opuść pięty. Rozciągnij boki ciała. Tak, tak złap, żebyś czuła rozciąganie boków. W jodze bardzo ważną praca jest w miednicy, czyli ściągnij pośladki, tak żeby wydłużyć odcinek lędźwiowy i spokojny wdech, podnieś pięty, przesuń tułów do przodu. Wciśnij łopatki, unieś mostek, tak żebyś otworzyła jeszcze bardziej klatkę piersiową. Unieś mostek, wydłuż boki ciała i spokojny wdech, z wydechem wracamy, połóż całe stopy. I jeszcze raz wdech w górę, oddychaj i wydech w dół, wdech w górę. Może coś trudniejszego? I wydech w dół. To są takie pierwsze rozciągające pozycje, rozgrzewające ciało. Tak, potem przenieś sobie chustę do przodu, połącz stopy, napnij uda, spokojny wdech i z wydechem pochyl się do przodu. Zrób skłon. Trzymaj nadgarstki równoległe do podłogi, czyli zewnętrzne nadgarstki w dół. Ok, biodra pracują do tyłu, mostek do przodu, tak żebyś poczuła rozciąganie w nogach. I zejdź tylko tyle, żebyś poczuła delikatne rozciąganie. Kiedy będziesz gotowa, wdech, z wydechem podnieś prawą nogę. I staraj się ciężar ciała bardziej trzymać na nodze. Chusta ma Ci delikatnie pomagać, ale utrzymuj ciężar ciała na nodze. Noga z tyłu, wypchnij piętę, napnij udo i zrób parę spokojnych oddechów. I spokojny wdech, z wydechem opuść prawą nogę, wdech, z wydechem. Dzisiaj zrobimy troszeczkę szybsze zmiany, żebyś poznała więcej pozycji. Nogę w chustę, u
Ugnij kolano i zabierz nogę do tyłu. Okej. Powoli, nie śpiesz się, powoli, nie śpiesz się. Skrzyżuj chustę. Przybliż kolano do kolana. Pilnuj, żeby kolano było w linii z biodrem. Tak, żeby nie uciekało ci na zewnątrz. Opuść dłonie. I spokojny wdech. Z wydechem powoli pochylamy się. Wdech, powoli pogłębiamy, czyli rękoma ciągnij do przodu, unosząc nogę coraz wyżej. Wypchnij piętę i chwilkę zostań w pozycji. Próbuj stać na aktywnej nodze, czyli napnij udo. I spokojny wdech, z wydechem powoli wracamy. Trzęsie się jak usika. Powoli wróć, wdech, wdech, wyprostuj się, opuść nogę. I wolno możesz ugiąć kolano, tak? Osoby, które są mniej rozciągnięte, uginają kolano, kładą dłonie. Wciśnij łopatki do środka, staraj się wyprostować plecy. I jeżeli możesz, wdech, z wydechem wyprostuj lewą nogę. I chwilkę zostań w pozycji. O, i teraz uwierzcie mi, że urywa mi udo z tyłu. To możesz bardziej na opuszkach palców. Delikatnie. O, właśnie. W takim razie ugnij lewe kolano, połóż całe dłonie, to będzie dla ciebie łatwiejsze, bo masz silne ręce. Wdech i z wydechem unieś lewą nogę. Okay. Trzymaj proste plecy, powoli włóż lewą nogę w chustę. Wdech i z wydechem spróbuj podnieść biodra w linii z barkami. Czyli stanie na rękach. To akurat jest, ta pozycja wydaje się, że jest trudna, ale uwierz mi, że tak jak ty robią to osoby początkujące. I powoli wracamy. Pozycja deski. Wyciągnij prawą nogę. Połóż prawą nogę. Wyciągnij lewą nogę. Złap za chustę. Szerzej kolana, idziemy do wygięcia. Tak, chusta w tym momencie będzie ci pomagała. Właśnie, a chusta ma pośladki. Zawsze pomagać? Co? Chusta ma pomagać czy utrudniać? W niektórych, znaczy generalnie chusta pomaga. Generalnie chusta pomaga. Jest tak, że nie jest to łatwiej czy trudniej zrobić pozycję, ale chusta pomaga, bo możesz się na niej wesprzeć, możesz dzięki właśnie chuście wyciągnąć się. Łatwiej jest na pewno złapać równowagę. Ta wcześniejsza pozycja na jednej nodze wojownik bez chusty jest dużo trudniejsza. Spokojny wdech i powolutku rolujemy kręgosłup. Ściągnij pośladki w stronę kolan i powoli opuść barki. Jeżeli możesz, oprzyj głowę. Możesz zejść jeszcze niżej. O, właśnie paluszkami. Jeszcze. Wciśnij łopatki, jeszcze niżej. O, właśnie, udało się. I chwilkę zostajemy. Staramy się wypychać uda, żeby rozciągać mocniej nogi. Wypchnij uda, ściągnij pośladki. Wciśnij łopatki do środka, żeby uwypuklić klatkę piersiową. Oddal barki od uszu. I bardzo ważne, kiedy wychodzimy, najpierw broda w stronę podstawy gardła. O, właśnie, żeby sobie nie przeciążyć szyi. I powoli podnosimy się. Pięknie, brawo. I spokojny wdech, podnieś biodra i wydech, wracamy do skłonu, uttanasana. Ok, podnieś się, kręg po kręgu i uwaga, troszeczkę trudniejsze. Pokazuję pozycję całkowicie dla początkujących i pozycję dla osób, które już trochę praktykują i potrzebują większych wyzwań. Wkładamy prawą nogę, myślę, że ta pozycja nie sprawi ci kłopotu, bo jesteś sprawną osobą, tak? Prawa noga w chustę, lewa noga w chustę. Połącz podeszwy, kolana na zewnątrz i powoli wkładamy prawy bark, lewy bark i trzymaj się cały czas za chustę, tak żebyś czuła się bezpiecznie. Prawy, lewy i opuść pośladki, tak jakbyś chciała usiąść na podłodze. Okej? Okay. Czyli taka Baddha Konasana. I oglądamy serial brazylijski. Paski. Złap lewą ręką za chustę, może być prawa, ok. Powoli idziemy do przodu i robimy fikołka. Spróbuj. Proszę nie praktykować po obiedzie. Wdech, tak.
jogę ćwiczymy na pustym żołądku, tak? Czyli 3 godziny przed jogą nie jemy. Opuść głowę, zatrzymaj chustę. W tym momencie jest wydłużany kręgosłup, masowane narządy, masowane serce. Połączy mózg. Mózg jest odżywiany i ta pozycja, ciekawostka dla kobiet, jest pozycją odmładzającą organizm. Połącz dłonie, więc myślę, że ta informacja spowoduje, że powisisz troszkę dłużej. Jak ty mnie znasz. Połącz dłonie, dłoń mi oddal barki od uszów. I spróbujemy jeszcze troszeczkę otworzyć klatkę piersiową i opuść dłonie w stronę głowy. Tak. I spokojny wdech, rozplącz ręce, złap za chustę. I pamiętaj, łokcie bardzo szeroko, po to, że kiedy wychodzisz z chusty, bezpiecznie opierasz się na ramionach. Wdech. Ja tu zostanę. Wdech i wydech. W górę. Hop, staraj się nie wyginać pleców, ok, powoli, złap za chustę, hop. I wyciągnij jedną nogę, drugą nogę. Elegancko. I tak mniej więcej wygląda joga antygrawitacyjna. Agnieszka wspomniała, że na jodze się nie gada, tylko ćwiczy, więc na zakończenie tylko powiedzmy, dla kogo jest ta forma aktywności fizycznej. Joga jest dla wszystkich, którzy chcą poprawić stan swojego zdrowia. Badania dowodzą, że joga jest jedną z najzdrowszych form aktywności. Po której będziemy piękne, zgrabne, młode i przede wszystkim zdrowe. To też, tak, dokładnie, przede wszystkim zdrowe. Joga ma wpływ na całe ciało, tak? Usuwa bóle kolan, usuwa bóle kręgosłupa. Masuje narządy wewnętrzne, masuje serce, no i co najważniejsze, odmładza, daje witalność. Zakochamy się jeszcze po tej jodze. Może być. No dobrze, słuchajcie, myślę, że naprawdę warto spróbować tej nowej formy jogi, której ja do tej pory nie znałam i wy zapewne też nie znacie, więc koniecznie przyjdźcie do Agnieszki i poćwiczcie z nami. Zapraszamy. Zapraszamy.